Drodzy Państwo, to co za chwileczkę zobaczycie, to jest takie rozmowy, które mogą być prowadzone, pytania, które mogą być zadane przez kogokolwiek z Państwa. Pytania proste, pytania, które są osadzone w normalnej przestrzeni, tramwaju, restauracji itd. Zachowania, z którymi mogą się Państwo po prostu spotkać. I nasz pomysł na to nagranie był taki, że ja pytam o takie rzeczy proste, a Anita odpowiada w taki sposób, który po ludzku, który mógłby Państwu pomóc. Proszę Państwa, kwiecień jest czasem, gdzie dość często wspominamy autyzm i budujemy taką naszą świadomość, polską, ludzką świadomość. Celem naszych tutaj rozmów i tych nagrań to jest pokazanie Państwu, że w każdej sytuacji, jeśli nie możesz pomóc, to przynajmniej nie oceniaj i nie krytykuj, jeżeli widzisz trudne zachowania, tak zwane trudne dla społeczeństwa, bo dla człowieka z autyzmem one zawsze mają jakiś sens. Patrz tylko, czy jest zachowane bezpieczeństwo. Jeśli jest, a nie możesz pomóc, odsuń się. I to chcemy powiedzieć, bo każdy z nas jest różny. Nie tylko ludzie z autyzmem, my też. Czyli proszę się otworzyć na taką konwencję swobodnej rozmowy i prostych zdań, bez izmów, bez ologizmów. Tylko po prostu słuchaj ze zrozumieniem i nas uczestniczyć w tym, o czym mówimy. Cel, życie, wszyscy razem, wspólnie, neuroróżnorodni, w jednej przestrzeni, z satysfakcją i uśmiechem. Dziękujemy. Anita, jak to jest z formułowaniem komunikatów? Ostatnio byłam w mieszkaniu mojej koleżanki, która ma dziecko z autyzmem i na jej polecenie posprzątaj pokój. Dziecko poznosiło wszystko z półek, z szafy, na środek pokoju, żeby było taki kopczyk piękny i dla niego było to posprzątany pokój. To właśnie tak wyglądało. Jak komunikować, żeby być zrozumiałym? Matko, no ja się wcale nie dziwię, że tak zrobiło, bo dla każdego z nas słowo posprzątaj, wrażenie posprzątaj pokój brzmi inaczej. Mm-hmm. Posprzątaj pokój, jeżeli chcemy konkretnych informacji od dziecka z autyzmem, które nam przełoży na działanie, to musimy dać instrukcję. Czyli posprzątaj pokój, masz 4 punkty. 1. Pozdejmuj wszystko z półek. 2. Weź szmatkę i płyn albo jakiś taki właśnie środek do czyszczenia kurzu, wyczyść kurze, czyli przejść szmatką po półkach i punkty, które chcemy, to od razu pokazujemy. Czyli po kolei, po kawałku po prostu. Pięknie, po kawałku to polecenie. 3. Włóż każdą książkę na swoje miejsce. 4. Weź odkurzacz, załącz i 5 minut odkurzaj dywan w różnych miejscach. Bo jak nie, to będzie jeździł w jednym miejscu. Ja tutaj daję oczywiście przykład taki, ale ta instrukcja jest bardzo ważna, bo posprzątaj pokój. To jest, jak Państwo powiedzą, nastolatkowi posprzątaj pokój, to też posprzątaj pokój to będzie tylko zaścielenie koca na poście. Czyli trzeba zrobić zdjęcie i powiedzieć, dokładnie. Że tak to ma wyglądać. Jak ma wyglądać. To jest tym zdjęciem bardzo dobry pomysł również. Okej, dzięki. Anita, jak to jest z tym czytaniem emocji i wśród dzieci, wśród nastolatków z autyzmem? Czemu na przykład, bo wiesz, niektórzy są mega inteligentny, tak jak mój kumpel. Potrafi przeliczyć nie wiem, niesamowite liczby i tak dalej, ale społecznie, kurczę, jest niesamowicie po prostu gdzieś z tyłu. Nie czyta mojej mimiki, w ogóle gestów na przykład. On nie czai w ogóle co chodzi, jakichś takich konwenansów społecznych. Nic. Jak to może iść w parze? Może, bo u każdego mózg rozwija się inaczej. U osób z autyzmem również rozwija się inaczej, natomiast za emocje odpowiadają w mózgu 3 struktury, między innymi za odczytywanie emocji, hipokamp, ciało migdałowate, a między innymi biegnie środkowy zakręt skroniowy. Jeżeli te 3 płaszczyzny się rozwijają i współpracują ze sobą, to tak jak my razem możemy czytać emocje i każdy z Państwa też odczyta, co my tu mamy na twarzy, jak prowadzimy te rozmowy. Jeżeli te płaszczyzny nie rozwijają się w sposób skoordynowany i współpracujący, to osoby z autyzmem najczęściej mają trudności z odczytywaniem emocji. U niego się to rozchodzi po prostu, oczywiście. Tak? Kiedyś jeden z moich uczniów mnie zapytał, bo powiedziałam mu, widzę po twarzy, że jesteś, Kamil, smutny. A on do mnie mówi, jak to pani widzi? Przecież na twarzy nic nie widać. I jakby to bardzo inteligentny człowiek był, znaczy jest dalej,
I ten moment, że nie czytają i nie widzą, to musisz mówić, co czujesz. Mhm. Czyli werbalnie po prostu powiedzieć mu, zrobiłeś mi na przykład, nie wiem, krzywdę, albo jest mi przykro, jest mi przykro, albo jest coś mi przykro, takiego. Albo na twarzy mam uśmiech, bo się cieszę. Mhm. I żeby unikać ironii, metafory i przenośni. Bo nie zrozumie. Bo nie zrozumie i wtedy będziemy w komunikacji. Muszę pomyśleć na tą moją tak, komunikację. Inteligencję trzeba tutaj osadzić w aspekcie społecznym. Okej, okay, dzięki. Anita, sytuacja u fryzjera. Przyszła matka z dzieckiem autystycznym i miał strasznie długie włosy, które po prostu spadały mu na oczy i tak dalej. Za licho nie dał sobie obciąć tych włosów. Krzyczał w ogóle, że go to boli, że mu robią krzywdę i tak dalej. Czemu tak jest? Bo go naprawdę babka bolało. Cebulki włosów? Cebulki włosów. To jest ta nadwrażliwość, ale to jest moment, kiedy my ten bodziec możemy troszeczkę zmniejszyć. Mhm. Czyli przygotowanie do zmiany. Jeżeli dziecko wchodzi, zobaczysz w takiej sytuacji, czy to będzie u fryzjera, czy to będzie na poczcie, czy to będzie gdziekolwiek, jakiejkolwiek pomieszczeniu, u dentysty na przykład, to trzeba dziecko przygotować. Czyli taki fryzjer powinien pokazać nożyczki i my się nie mamy dziwić, co? Pokazać nożyczki, dotknąć nożyczki, pokazać, dotknąć swoich włosów, pokazać na swoich włosach albo jak dziecko ma ulubionego misia albo ulubioną zabawkę, żeby najpierw tą zabawkę troszeczkę gdzieś tam cokolwiek delikatnie podciąć, bo to jest przełamanie tej bariery bólowej. Podobnie jest z obcinaniem przez paznokci? Dokładnie. To mogą boleć już nożyczki na widok paznokci. I pięknie to powiedziałaś, nie dziwmy się. Ta sfera wrażliwości u każdego jest inna. U osoby z autyzmem, z uwagi na budowę mózgu, może być bardzo nadwrażliwa. Rozumiem. Dzięki. Anita, jak to jest z tym niewychowaniem dzieci z autyzmem? Jest sytuacja, plac zabaw. Jest to dziecko z mamą i nagle po prostu zaczyna tą mamę wyzywać, mówi, że jest głupia, że śmierdzi, że coś tam. Dlaczego ona w ogóle tak się zachowuje? Tak jest niegrzeczne, burowate i niewychowane. No właśnie, to jest to, co widzisz, nie zawsze jest tym, co widzisz. Matko, wyobraź sobie, że jesteś ze swoim dzieckiem na takim placu, zabaw, widzisz tą mamę, która jest już tysiące razy w takich reakcjach była. Dziecko z autyzmem, które nie potrafi, jest przebodźcowane i nie potrafi sobie przefiltrować bodźców, nie potrafi zwerbalizować, wyrazić swojej potrzeby, czyli powiedzieć na przykład, że chce siku, że chce pożyczyć łopatki, nie potrafi tego powiedzieć. Ale ono nie czuje, że rani na przykład swoim zachowaniem. Nie czuje, nie czuje, ponieważ ma zaburzenie w zakresie relacji społecznych, wypowiadania się. I jeżeli nie było nauczone, a jest w sytuacji, a może nie być, bo mama nie zawsze wie, to musimy przy 4-5 latku, musimy, czy przy 3 latku, musimy wiedzieć, że mama nie wie wszystkiego i ona się dopiero uczy. Jest jej bardzo przykro, kiedy nagle zbieramy swoje zabawki, uciekamy ze swoimi dziećmi. Więc a może to jest tak, że to dziecko się zachowuje się jak mama, która też mówiła, bo zwracała się jak do psa, mówiła, stój, zatrzymaj się, cicho, przecież to jest stresura. To są konkretne informacje. Ten mózg, który do tego dziecka, do którego dociera tyle bodźców, słyszy tylko to, co mówi ta mama. Te krótkie polecenia. Nie dziwmy się, to nie stresura, to konkretne polecenia. Czyli tak miało być. Tak miało być. Anita, jak jest z tym przyzwyczajeniem do jednej rzeczy? Galeria handlowa, jakby sklep z odzieżą. Widzę mamę, która usiłuje po prostu wciągnąć na swoje dziecko pod koszulkę nową, namówić go do tego, żeby coś miało nowego. Ma na sobie stary po prostu jakiś łach wyświechtany, zmachacony i tak dalej, a ona po prostu rękami, nogami się zapiera i mówi, nie, nie włożę tego, nie włożę tego. Jak to jest z tym? Dlaczego ona właściwie nie chce tej nowej rzeczy? Przecież każdy by chciał. Matka, wyobraź sobie, że masz na sobie koszulkę, która ma 500 metek i te wszystkie metki cię gryzą. Tak się czuje to dziecko, kiedy ma założyć coś nowego. Przy nadwrażliwości, jeżeli chodzi o skórę, ono się boi założyć czegokolwiek innego, bo skóra boli, bo skóra gryzie i kupienie nowego ubrania jest dramatem w galerii. Kupienie nowych butów, czasem rodzice mówią, że to jest 2 godziny mierzenia, bo nogi są jak z ognia. I na te nogi nie da się włożyć żadnego nowego buta, bo ci jest za mały. Co robimy i co pomoże? No właśnie, co należy zrobić? Tak, to było bardzo dziwne. Takiego, tak, to przede wszystkim odsuńmy się, żeby ta mama miała czy tato, żeby mieli pole możliwość do rozmowy spokojnej z tym dzieckiem. Ale także ważne jest, żeby wyciszyć wtedy muzykę w sklepie, żeby zaprowadzić do przymierzalni, w której można zasłonić
odciąć się trochę od pomieszczenia, żeby przygasić światło, nie komentujmy, nie oceniajmy. Czyli na pewno nie namawiać, o jakie ładne ubranko może być przy życiu. Nie pomagają, że tak bardzo pięknie powiedziałaś. Okej. Nie, bo w ten sposób nie spróbuję. Anita, jak to jest z zachowaniem dziecka z autyzmem? Jest sytuacja, jestem w knajpie, na pogadę z koleżanką. Wchodzi mama z dzieckiem autystycznym ewidentnie, siada na środku sali i to dziecko zachowuje się strasznie. Jest po prostu mega niegrzeczne, drapie, kopie, gryzie, wrzeszczy i tak dalej. Przeszkadza wszystkim dookoła. Jak pogodzić te dwie rzeczy? Mnie i tą mamę. Matka, restauracja i przestrzeń, pamiętaj, jest dla każdego. Wiem, że to jest ten dyskomfort, ale wyobraź sobie, że wchodzisz do restauracji i czujesz się w niej, jakby to była fabryka bomb. Jakbyś czuła mnóstwo zapachów, spalenizny, ogromne dźwięki, których nie potrafisz filtrować, chce ci się wrzeszczeć i krzyczeć. Tak czuje się dziecko z autyzmem. Obserwuj przez chwilę mamę, ale dyskretnie, czy mama wydaje polecenia dziecku konkretne. Usiądź, przysuń się do stołu, tu jest karta. Czy ona wie, czy ona wie, co ma zrobić? Mhm. Jeśli wie, co ma zrobić, to ten moment trzeba przetrwać, bo być może ona uprzedziła dziecko, że pójdzie do restauracji, pokazała, co to jest za miejsce. A co my jako osoby, które są obok? Co powinna zrobić? No dobrze, tylko czy to jest właściwe miejsce? Czy to jest dobre miejsce dla... Wszystkie miejsca w całej przestrzeni jest dla ludzi z autyzmem, ale my jako społeczeństwo musimy wiedzieć, daj 5 minut, zobacz, nie przesiadaj się. Nie wgapiaj się, nie oceniaj, co się dzieje. Daj 5 minut spokoju po to, żeby ta mama mogła to dziecko w miarę ułatwić. Czyli nie przesiadać się? Przez pierwsze 5 minut na pewno nie. Oczywiście później, jeżeli mama sobie nie radzi, bo spokój mamy przekłada się na spokój dziecka. Okej, daj szansę. Spróbuję. Dzięki. Anita, jak ty z tymi dziwnymi zachowaniami? W markecie ostatnio, podczas robienia zakupów w spożywczaku zwyczajnym, widziałam takie dziecko, którego matka nie umiała uspokoić, ponieważ cały czas się kręciło w kółko, po prostu jak na karuzeli, pocierało w ogóle dłońmi o siebie, po prostu było takie mega skoncentrowane na sobie, że nie słyszało nic i nie widziało niczego. Dlaczego ono się tak zachowuje? Matka, bo weszło do sklepu, gdzie jest ogrom bodźców, którymi nie może sobie poradzić. I takie kontrolowanie rzeczywistości, tak jak my wchodzimy do sklepu i na przykład jeżeli masz taką sytuację, że coś ci nie za bardzo pachnie w sklepie przykładowo rybnym, no to sobie zaczynasz oddychać ustami, a nie nosem. Dziecko tego nie potrafi, dziecko z autyzmem nie potrafi tego, więc ono chce kontrolować świat, żeby innym bodźcem, jak się zaczyna obracać w kółko trochę, jak zaczyna na przykład klaskać w ręce, to czuje te bodźce i to jest takie uspokojenie. Dajmy mu czas, kiedy widzisz takie zachowanie i widzisz, że mama reaguje spokojnie, odsuń się, odejdź. Każdy ma prawo do jakiejś samoregulacji. To jest ta samoregulacja. Czyli to jest tak, jakbyśmy się szczypali, bo nas boli coś innego, a my się szczypiemy, żeby się skoncentrować na tym właśnie? Piękne jest to, co powiedziałaś. Dokładnie. Nie dziwmy się, że niektóre zachowania autoregulacyjne, jeżeli nie przeszkadzają albo nie obrażają innych, to niech ten moment to dziecko ma. Ono się przyzwyczai, jeżeli mama albo tata, albo osoba, która z nim jest, panuje nad tym, nie zmusza dziecka, nie ciągnie za rękę. To zostawmy to tak, jak jest. Idźmy dalej. Okej. Dobra rada. Anita, jak to jest z takim dzieckiem autystycznym w klasie? Mam kumpla, który ma takie dziecko. Dziecko chodzi do szkoły, tak, do normalnej klasy. I no, jest zgrzyt. Bo rodzice mówią, ono się źle zachowuje, ono przeszkadza. Moje dziecko się zarazi. Powiedz mi, jak to pogodzi, takie dziwne rzeczy, ale ja ich rozumiem z drugiej strony, tak? Bo mogą się obawiać. Jak to pogodzić, te dwa interesy? Matka, gdyby to było twoje dziecko, ja zawsze tak sobie myślę. Uważam, że przestrzeń w szkole jest dla każdego. My mamy szkołę inkluzyjną w Polsce od 2017 roku, już rzeczywiście rozporządzeniami tutaj już pokazaną. I rodzice powinni przede wszystkim wspomagać się wzajemnie i poznać, co to jest autyzm, jak pomóc temu dziecku, porozmawiać ze swoimi dziećmi, jak podchodzić do niego, bo tu wiele nie trzeba, tu trzeba tylko podejścia, czyli pokazania, że jeżeli to dziecko ma mnóstwo bodźców, które do niego docierają, to może się dziwnie zachowywać i rzut krzesłem, to trzeba pokazać, jak inaczej taki człowiek młody może okazywać złość. On nie wie, to jest przebombardowanie, przebodźcowanie i czasami te zachowania są właśnie takie.
jeżeli rodzice nie zbiorą się w klasie, nie pogadają ze sobą, nie pogadają ze swoimi dziećmi, i jak wspomóc tego rodzica za autyzmem? Czyli powinni być tak naprawdę bardziej świadomi tego, co się dzieje. Pięknie powiedziałaś, poczytajmy i po ludzku się traktujmy. Przestrzeń jest dla każdego. Pamiętajmy. Okej, dzięki. Przekażę mi. Anita, jak ty z tym atakiem szału u dzieci z autyzmem? Byłam ostatnio w tramwaju świadkiem takiej sytuacji, jak dziecko po prostu wpadło w taki szał, rzuciło się na ziemię, zaczęło kopać, zaczęło trzymać się po prostu drążka z całej siły i tak dalej. Nie dało się prawie wyprowadzić z tego tramwaju. Co wtedy trzeba zrobić? Jak nad tym po prostu atakiem szału zapanować? Matka, pierwsza rada, odsunąć się, odwrócić i nie komentować. I nie doradzać opiekunowi, czy to mama, czy tata. Druga rada, podsłuchuj, co mama mówi, bo jeżeli mama daje konkretne, krótkie polecenia, wstań, ręce wyprostuj, wysiadamy, jak drzwi się otworzą. To są polecenia, które powinny paść. Dlatego, że dziecko to, co zrobiło, to nie jest atak szału, to jest meltdown, czyli wyładowanie emocji na zewnątrz na skutek przebodźcowania. No właśnie, czemu ono to zrobiło właściwie? Przecież setki razy pewnie podróżuje tramwajem. Pewnie tak, ale może ktoś wsiadł, kto inaczej pachniał, a dziecko jest nadwrażliwe. Albo ktoś go dotknął i poczuł się tak, jakby go przypalano żelazem. Albo wpadł promyk słońca, który po prostu wpadł do jego mózgu przez wzrok i nie jest w stanie tego przefiltrować. Nie wiemy tego. Wyobraź sobie, że ty jesteś w karambolu i uderzasz samochodem w tył drugiego samochodu. I to jest ten moment, kiedy dostajesz szał, kiedy wrzeszczesz, krzyczesz, przeklinasz. Dokładnie to robi dziecko. Czyli dla niego każda podróż jest tak naprawdę kataklizmem. Dopóki nie przejdzie tego bodźca, a musi pojechać, to tak. Dlatego nie dziwmy się, odsuńmy się wtedy. Na pewno się odsunę.